Uważam, że Grodz jest bardzo zanieczyszczonym miastem. Teraz pytanie przez pana wiceprezydenta do pani naczelnik. Czy ilość pojemników, która jest wyłożona w Grudziądzu, jest wystarczająca? Ponieważ mam sygnał, ja mieszkam na osiedlu Strzemięcin i zauważyłem, jak chodzę po osiedlu, dwa takie pojemniki. Natomiast ludzie ze Strzemięcina bardzo podobali sobie tereny wokół osady Gród i tam stwierdziłem, że nie ma żadnego pojemnika. I prośba taka moja, żeby właśnie ten Grudziądz wyposażyć w więcej pojemników, wtedy może ich byłoby czyściej. Ten, który sprząta, to inni idąc z pieskiem wyśmiewają się z tego, który sprząta pod swoim pieskiem. No, sam byłem świadkiem takich zdarzeń. Ja uważam, że to jest bardzo źle, że powinniśmy jakby popracować nad tym. A drugie takie pytanie przez pana prezydenta miałbym do pana naczelnika Straży Miejskiej. Ile było sankcji nałożonych na mieszkańca, którego czworonok jakby załatwił się, a strażnik miejski zauważywszy to mandatowo takiego delikwenta, takiego właściciela pieski. Ja bardzo proszę Zarząd Dróg Miejskich, o ile ma w budżecie środki, aby tego typu pojemnik z panem radnym się skontaktować i postawić po końcach ostatnio na tole, panie radny, stając życie, to tam, gdzie te pojemniki stoją na te trzy odchody i te woreczki, to dalej ci właściciele, gdyby ich nie pobierają, to jest tak naprawdę kultura każdego właściciela. Czy on to weźmie woreczek z pojemnika publicznego, który gdzieś stoi, czy ma jakąś zrzutą reklamówkę przy sobie, tak foliową woreczek i posprząta po swoim pupilu, to tego nie upilnujemy. Z strażnikami, z policją jest tak, że jak oni się pojawiają, to każdy z właścicieli tych czworonogów zachowuje się powiedzmy poprawnie, tak? Tylko patrol odjeżdża, od razu te odchody po prostu widzą, że nie jest problem związany z problemem całej polskiej kultury. Tego programu były te popularne psikupy, aczkolwiek chodzi o czystość. Powiem tak, że mieszkańcy Grudziądza mają generalny problem z przestrzeganiem przepisów, a szczególnie przepisów prawa miejscowego. Rozpoczynając od posprzątania chodnika przed swoją posesją, odśnieżenia tego chodnika, poprzez obowiązki związane z niepaleniem tytoniu na przystankach komunikacji miejskiej, co też jest przepisem prawa miejscowego uchwalone, również te dzikie wysypiska. Myślę, że na przyszłej sesji Rady Miejskiej pan prezydent w swoich informacjach będzie mógł przedstawić inicjatywę, z którą wychodzimy w tym zakresie i zaczniemy to już w miesiącu marcu. O szczegółach na pewno państwo radni się dowiecie. Wracając do tych piesków, to nie tylko pojemnik specjalnie zrobiony dla piesków. Uchwała Rady Miejskiej pozwala w tej chwili nieczystości praktycznie wyrzucać do każdego pojemnika, który obywatel napotka. W 2014 roku ogólnie rzecz mówiąc do zwierzyny, tak to nazwijmy, podjęliśmy prawie 2000 interwencji. Z tego 1210 dotyczyło właścicieli psów nie wywiązujących się ze swoich obowiązków. Ja tu mam tak ogólnie nie wywiązujących, czyli i puszczanie psa luzem, i niesprzątanie po tym piesku, jak również i nieszczepienie, które niestety staje się dosyć powszechne. Nieszczepienie psa. Strażnik w tej chwili ma ode mnie takie polecenie, jeżeli podejmuje działanie w stosunku do właściciela psa, to poza tym, że go rozlicza za jakąś nieprawidłowość, to musi obowiązkowo sprawdzić, czy ten piesek był zaszczepiony. W 50% okazuje się, że te pieski są nieszczepione. Prawdą jest, że tylko 145 zostało ukaranych mandatami karnymi na kwotę 22 150 zł. 19 wniosków na właścicieli zostało skierowanych do sądu. Pan prezydent Malinowski na początku stycznia, jak co roku, spotykając się ze strażnikami miejskimi i określając priorytety zadań na 2015 rok, postawił jednym z głównych czystość miasta. Co się stało? Jak strażników poleciłem im zwiększenie restrykcyjności w stosunku między innymi do właścicieli psów, no to mam teraz takie wycieczki do siebie ze skargami na strażników, bo sąsiad ma większego psa. Nawet mieszkańcy przed swoim blokiem, który jest teren publiczny, postawili tabliczki teren prywatny i oni uważają, że na tym terenie psy mogą robić kupę. Na innym osiedlu ogrodzili swój dom i na terenie swojej posesji postawili tabliczkę zakaz wyprowadzania psów,
ale za płotem sąsiadowi to ten pies już może robić co chce. Także to jest taki problem no bardzo złożony, trudny, aczkolwiek w tym roku będziemy się tym problemem zajmować i na pewno zwiększymy restrykcyjność w tym zakresie.